Władze Poznania szykują dla miasta nową politykę transportową. To dokument, który określa, jak rozwijać komunikację, gdzie budować nowe trasy tramwajowe, nowe drogi i parkingi, wyznaczać buspasy i generalnie co robić, a czego nie robić, by po prostu jeździło się lepiej. Projekt trafił właśnie do konsultacji. I głównym celem polityki mobilności transportowej jest stworzenie zrównoważonego i sprawnego systemu przemieszczania osób i towarów w mieście, ale również powiązaniu z metropolią poznańską. Główny dokument liczy kilkadziesiąt stron. Poza ogólnymi stwierdzeniami, że miasto powinno rozwijać sieć tramwajową i buspasy, nie wskazano żadnych konkretnych tras. Jest za to wzmianka o tym, że wskazana byłaby budowa połączenia kolejowego z dworca Poznań Główny na lotnisko Ławica. Miasto ma też stworzyć sieć parkingów Park and Ride. Autorzy opracowania sugerują, by nie porzucać myślenia o tak zwanej trzeciej ramie komunikacyjnej, czyli wewnątrzmiejskiej obwodnicy. Wyraźnie zalecają też dokończenie pierwszej ramy, o co od dawna apelują mieszkańcy ścisłego centrum miasta. Pierwsza rama jest bardzo ważna z wielu powodów, komunikacyjnych przede wszystkim. Pozwoli uporządkować komunikację w tej przestrzeni, nie tylko na Ostrowie Tumskim, ale także na Starym Mieście. W projekcie nowej polityki transportowej dużo uwagi poświęcono nie tylko komunikacji publicznej i samochodom, ale też pieszym czy rowerom, zwłaszcza w ścisłym centrum, gdzie docelowo za 10 lat samochody miałyby stanowić nie więcej niż 10% całego ruchu. Konsultacje nowej polityki transportowej potrwają przez najbliższy miesiąc. Postanowiliśmy, aby te konsultacje przeprowadzić w trybie elektronicznym, stąd już dzisiaj serdecznie zapraszamy Państwa do tego, aby uzupełnić formularz online dostępny na stronie internetowej Mobilny Poznań. W planach są m.in. spotkania konsultacyjne, które z powodu epidemii odbędą się online. Będzie można wziąć w nich udział, klikając w link dostępny na stronie miejskich konsultacji. Później, gdy projekt będzie już skonsultowany, nową politykę transportową miasta będzie jeszcze musiała uchwalić Poznańska Rada Miasta. Seweryn Lipoński, Puls Dnia.